Cześć, witam serdecznie wszystkich hodowców gołębi pocztowych, drobiu ozdobnego i gołębi ozdobnych. Po krótkiej przerwie, może nie krótkiej, urlopowej, witamy ponownie. I dzisiaj przychodzę do Was z takim badaniem, które znalazłam w internecie pod tytułem Stan zdrowia i stres u gołębi pocztowych w różnych kategoriach lotowych. I skupię się na tym samym stresie i poziomie kortykosteronu u gołębi pocztowych przy locie, z tego względu, że one są mi najbliższe, ponieważ mój mąż je ukochał, on nimi się zajmuje, on lotuje i od przeszło 30 lat one są w moim najbliższym otoczeniu. Tak więc wracając do tych badań. Użyto do tego badania 96 gołębi. I te 96 gołębi były pobrane z 4 gołębników, czyli o 4 hodowców, którzy byli w związku. I te gołębniki miały zbliżone do siebie wszystkie parametry, jak tylko się dało, czyli gołębie wspólnie były lotowane, wspólnie były, że tak powiem, koszowane w tym samym miejscu, transport odbywał się ten sam, więc miały najbardziej możliwie zbliżone do siebie cechy. I teraz tak. Całe to stado na początku, te 96 gołębi, było zbadanych, ja tak powiem tylko podkrótce, o czym wyniki tam i tabele możecie sobie popatrzeć, bo dla mnie nie było to najważniejsze. Był po prostu monitoring ich zdrowia i one były wszystkie zbadane pod kątem trichomonas. Miały też wykonane testy do określenia miana przeciwciał przeciwciał IH przeciwko paramyksowirusom, dla określenia statusu odporności po szczepieniu, bo te wszystkie gołębie były zaszczepione, w tych wszystkich gołębnikach były zaszczepione tą samą szczepionką od tego samego producenta. Aha, i jeszcze wspólnym mianownikiem na pewno było to, że wszystkie te gołębie w tych gołębnikach były karmione tą samą karmą od tego samego producenta. I potem mierzono też właśnie poziom kortykosteronu, to jest to, co mnie najbardziej interesuje i na tym ja się głównie skupię, zanim pokrótce troszeczkę opowiem więcej o tym badaniu, w surowicy przed i po ostatnim locie, to było dla mnie priorytetem i o tym będę głównie mówić. I zbadano również ilość cyrkowirusów występujących w tym całym stadzie, bo załóżmy, że te wszystkie 96 gołębi nazwijmy stany. No i teraz w pracy tej też jest opisane ogólny stan zdrowia i gołębi dziko żyjących, co tam im doskwiera, jest to taki dosyć ciekawy akapit w tej pracy, polecam. I teraz tak oczywiście, to, dlaczego to jest umieszczone? No umieszczone jest ze względu na to, że badający mieli chyba bardziej inne intencje, bo mnie to tylko chodzi o ten stres i o ten wysokość tego hormonu, a oni tutaj chcieli podkreślić, że jednak mimo wszystko, o czym powiem, podczas lotu długodystansowego, bo na tych lotach oni się skupiali, lot średnio długodystansowy i ten stres, chcieli, znaczy się, no nie udowodnili w żaden sposób, bo jest to dla nas oczywiste. Przy tych lotach gołębie się zatrzymują, chociażby po to, kiedy jest gorąco, żeby się napić, żeby uzupełnić tą wodę i wtedy są narażone na kontakt, że tak powiem, z źródłem chorobotwórczym, bo jednak większość dziko żyjących gołębi i innych ptaków no, jest nośnikami tych patogenów najróżniejszych, no, ale nie o tym. O tym sobie poczytacie, naprawdę zachęcam, poczytajcie sobie to badanie i to będziecie widzieli. No i teraz idąc dalej. Jak już wzięli te wszystkie 96 gołębi, to podzielili je na 4 stada, czyli z gołębnik załóżmy numer 1, gołębnik 2, numer 3, numer 4, tak to przypuśćmy, ale dodatkowo podzielili to każde stado, czyli te 24 gołębi, co tam były, podzielili na podkategorie stad. I pierwsza podkategoria to były gołębie dorosłe, dojrzałe, płciowe, które nie trenowały i nie były lotowane. Drugie to były gołębie roczne, znaczy się do roku, takie, które nie trenowały, nie były lotowane. I trzecia kategoria to były gołębie dorosłe między 2. a 7. rokiem życia, które trenowały i lotowały, ale tylko na krótkich dystansach. Nie brały udziału w lotach średnio i długodystansowych. I czwarta kategoria, ta, która mnie najbardziej interesowała, z racji tego, że to jest ulubiona kategoria mojego męża, to były kategorie średnio i długodystansowe, które przeleciały te gołąbki. To były gołąbki w wieku od 2 do 7 lat, oczywiście dorosłe, sam wiek wskazuje na to.
i one trenowały i przeleciały cały sezon lotowy. I teraz nie odkryli tam Ameryki, bo zbadali te gołębie pod względem poziomu tego kortykosteronu przed lotem i 5 godzin po przylocie z ostatniego lotu. No i oczywiście one i przed lotem miały wysoki ten poziom kortykosteronu i po locie miały dwukrotnie wyższy niż wszystkie inne gołębie. Co wskazuje na to, że po prostu zadziałały naturalnie, tak no, Ameryki nie odkryli, ponieważ kortykosteron to jest hormon naturalny wydzielany przez organizm, przez nadnercza, po to, żeby zareagować na walkę bądź odlotną walkę, czyli szybki wyrzut tego kortykosteronu i wtedy działamy ucieczka, tak? Bo zrywa się do lotu, ucieka przed drapieżnikiem, bądź zrywa się do lotu w poszukiwaniu żerowiska, żeby jeść lub wraca do domu, żeby nakarpić młode i tak dalej. Więc ten hormon, tak jak my ludzie mamy, jest niezbędny po prostu do życia. Bez tego nie można by było funkcjonować. Ale w tym badaniu oczywiście wyszło, że ta grupa długodystansowców miała najwyższy poziom tego kortykosteronu i miała, bo tam było więcej, były cztery te gołębniki, w których były te grupy. I teraz na podstawie tego badania wniosek jest jeden, że te gołębie, które miały najwyższy poziom kortykosteronu, one miały najlepszy wynik, czyli ten wysokość tego, ilość tego hormonu stresu przełożył się na ich wydolność. W sensie takim, że one przyleciały, bo były cztery stada, najwolniejsze leciało w stosunku do najszybszego o 20 km na godzinę w przybliżeniu, bo niecałe, wolniej. Czyli jest to duża odskocznia, tak? Więc wniosek taki: wysoki poziom tego kortykosteronu działa pozytywnie na efekt lotu, czyli na to, jak szybko te gołębie wrócą. Ale w tym badaniu jest druga strona medalu, ponieważ po locie zostały zbadane ponownie te gołębie, 5 godzin po przylocie, i okazało się, że ten wysoki poziom kortykosteronu nadal się utrzymywał. Znaczy się od 5 godzin po lecie zostały zbadane, miały bardzo wysokie dwukrotnie, tak jak mówiłam wcześniej, ale po 30 dniach zbadano je ponownie i ten poziom w dwóch stadach był nadal bardzo wysoki. W tamtych pozostałych dwóch był podwyższony, a w tych nadal był wysoki. I tutaj ja bym skupiła swoją uwagę na tym wyniku, bo mnie to najbardziej interesuje, ponieważ tak jak ten kortykosteron jest potrzebny w działaniu, czyli w lotach, w treningach i w tym, żeby się ścigać i wygrywać, tak w stanie spoczynku, no już nie za bardzo, bo po prostu nie zostanie on spożytkowany. I ten wysoki kortykosteron jest po prostu pokłosiem tych lotów i tych treningów. I teraz przyszłoby się zastanowić nad tym, co teraz, ponieważ ten gołąb, który ma wysoki ten kortykosteron, no jest nim zalewany, ale nie może go w żaden sposób spożytkować, więc należałoby jak najszybciej przedsięwziąć środki takie, żeby ten poziom kortykosteronu obniżyć bądź w miarę możliwości spożytkować. I tak, teraz muszę wrócić do moich notatek, żebym coś nie pomieszała. I tak bym powiedziała, zachęciłabym. Spojrzałam notatki, wracam z powrotem, szybciutko jednak zachęcam Was w tej chwili, mówiliśmy o lotach, do korzystania z naszej darmowej aplikacji Pigeon Map. To jest aplikacja pogodowa lotowa, nad którą cały czas pracujemy, ona cały czas się transformuje, cały czas ją ulepszamy. Zaglądajcie, piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, zapraszamy Was do kontaktu, bądźcie z nami współtwórcami tej aplikacji. I teraz wracając do tego, że wyeliminowaliśmy już czynniki stresujące związane z lotami, koszowanie, transport, loty i tak dalej, no to dalej te gołębie mamy nabuzowane tym hormonem, ale już są w stanie spoczynku, ponieważ laty się skończyły i co dalej? Musimy wziąć pod uwagę, że kondycja, zdrowie, podaż paszy czy glikarmy, to wszystko też ma czynniki, wywołuje stres u gołębi. I teraz tak.
w pierwszej kolejności ja bym się skupiła na podaży karmy, tak? Bo podczas lotów używaliśmy różnych karm, które miały energetycznych, które miały powodować dużo energii dla gołębi do spełnienia oczekiwanego efektu, żeby dały radę dolecieć i z dobrym efektem. Tak, teraz w jak najszybszym tempie powinniśmy przejść na karmy lekkostrawne. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, dodam, każdy robi jak chce. Lekkostrawne, aczkolwiek bogate w tłuszcze. A czemu w tłuszcze? I te tłuszcze muszą być jak najbardziej lekkostrawne, to jest takie trochę prozaiczne wydaje. Ja bym tutaj zachęciła do karmy lekkostrawnej, przerzucić na te karmy lekkostrawne. I na przykład z dodatkiem ziół, tak? Bo to jest, że tak powiem, masa zielona, wypełnia nam tą karmę w gramaturze, ale przynosi wiele, wiele korzyści. I teraz tak, na przykład lekkostrawną karmę możemy spryskać oliwą z oliwek, tak jak ostatnio mówiłam, załóżmy nawet tą tymiankową, jeśli macie, zrobiliście, bądź sobie zrobicie. Na to można podrzucić Active Balance. Active Balance to jest mieszanka ziołowa, która też pozawiera tłuszcze lekkostrawne. Dodatkowo ona działa wspomagająco na wątrobę. Wiemy, że wątroba głównie oczyszcza organizm, a nie ukrywajmy sobie, że w trakcie lotów działy się cuda, wianki, używaliśmy różnych środków, w mniejszym stopniu lepszych bądź gorszych i należy się to, ponieważ jest po czym posprzątać. Sezon lotowy to jest największy wysiłek i największy, że tak powiem, dewastator zdrowia naszych ptaków, więc trzeba zadbać o tą wątrobę, a dzięki temu mamy też te tłuszcze. No, nikt mi nie będzie mówił, że gołąb po lotach jest tłusty i ma super tkankę tłuszczową, tak? To wszystko trzeba uregulować i uzupełnić, a regulacja tego spowoduje zmniejszenie stresu, ponieważ kondycja ciała tego gołębia będzie wracała do normy. Drugą następną rzeczą to jest stan zdrowia, czyli tak, po tych wszystkich wysiłkach i po tym całym ganianiu za tym złotem przysłowiowym, no te gołębie oddawały z siebie wszystko, co mogły, no ich organizm się po prostu koncentrował na tym wysiłku, no i one są osłabione, mają osłabioną odporność i tą odporność dodatkowo teraz osłabiają wyrzuty nadmierne tego kortykosteronu, znaczy ten poziom tego kortykosteronu, więc należy zadbać o podwyższenie odporności. Odporność możemy oczywiście podwyższyć witaminami. Mogą być to mega witaminy S, takie jak my mamy. Witaminy, do tego dołożyć elektrolity. W naszych witaminach są również aminokwasy. One też są bardzo potrzebne na tą chwilę, żeby jak najszybciej podnieść tą odporność temu organizmowi, ponieważ on w tej chwili, to jest najgorszy okres taki właśnie po lotach, kiedy są narażone na różne patogeny, które mogły przynieść, tak, w tych lotach długodystansowych, a tymi lotami dłuższymi kończymy nasz sezon lotowy. I teraz tak, oczywiście jeszcze dodatkowo musimy zadbać o sterylność. Możemy zadbać o sterylność, czyli zakwaszajmy wodę na ten czas w gołębnikach, bo na przykład możemy witaminy bądź elektrolity nie musimy koniecznie podawać do wody. Możemy podać je w mniejszej ilości wody, zwilżyć karmę, oczywiście poczekać, aż to ziarno wchłonie ten preparat i tą wodę. Wtedy mamy te witaminy w karmie, a dodatkowo możemy zakwasić, wręcz powinniśmy zakwasić wodę. To tam mamy do wyboru, są różnego rodzaju zakwaszacze, takie są u nas dostępne i polecamy do wody 1 ml na 2 litry wody. Co nam to daje? To nam to daje, że w pewien sposób zabezpiecza nam wspólne poidło, z którego gołębie piją i w tym poidle, przy tym pH, które jest w pojniku po podaniu tych substancji zakwaszających, nie dochodzi już do namnażania się ewentualnych bakterii, które były tam przeniesione. Czyli z jednej nie zrobi nam się 100, będzie tylko jedna, no to może kogoś trafi, może nie trafi, ale generalnie one są upośledzone w tym środowisku. I teraz dalej, one dalej są zestresowane, już uzupełniliśmy, dobrze zadbaliśmy o wątróbkę, dajemy karmę, które się mogą najeść, bo jest lekkosprawna, uzupełniają tłuszcze, jest wszystko w porządku, ale jesteśmy na progu pierzenia, tak? Więc
co relaksuje, co może je zrelaksować, może je tak jak nas wszystkich, kąpiel. I ta kąpiel jest już teraz praktycznie bardzo cenna. To są ostatnie dni takie, znaczy ostatnie, no może nie ostatnie dni ciepła, ale teraz trzeba to wykorzystać. Gołąb nawet samej obserwacji, widać jaką radość mu przynosi to taplanie się, nawet taki wróbel jak się kąpie. Widać, że te ptaki po prostu mają z tego radość, czyli się rozprężają, ten stres z nich uchodzi, one się wtedy nie stresują. Dodatkowo mają zmiękczoną skórę, która już będzie przygotowana, bo tu mam sól do kąpieli z jałowcem naszej produkcji i teraz przy dodaniu tej soli do kąpieli ta skóra mięknie, jest już przygotowywana do pierzenia, czyli do tego jak te dudki będą wychodzić, ta skóra będzie miękciejsza, będzie łatwiejsze to pierzenie, nie będzie dochodziło do uszkodzenia skóry. Dodatkowo w naszej soli jest jeszcze jałowiec, on ma właściwości odkażające, to jeszcze nasze praprababki używały jałowca w tym celu. Więc możemy im zapewnić kąpiel. No, oprócz tego musimy pamiętać, że nie można zamknąć naszej spustów gołębi, które zakończyły sezon lotowy, ponieważ te gołębie są przyzwyczajone do tego intensywnego wysiłku. One powinny dalej intensywnie, znaczy nie intensywnie, tylko codziennie mieć możliwość oblotu, ponieważ gołąb instynktywnie, gołąb jest ptakiem, ptak nie jest po to, żeby siedział zamknięty, uwięziony, bo zamknięcie i uwięzienie gołębia, co też pokazywały te badania, nie jest bez żadnej szkody dla ich zdrowia psychicznego, czyli one też są zestresowane, więc pamiętajmy o tym, żeby one latały sobie koło gołębnika, bo dla nich jest to naturalne. No i co oczywiście, teraz mamy dwie szkoły lotów. Lotowaliśmy wdowieństwem, bądź lotowaliśmy gniazdówką. Jeśli lotowaliśmy wdowieństwem, no to motywowaliśmy właśnie w ten sposób tego gołębia, żeby on wrócił, czyli on się dodatkowo stresował, że nie widzi tej swojej ukochanej i wiedział, że ją zobaczy, więc teraz zupełnie odwrotnie, musimy połączyć z powrotem te gołębie w pary. Najlepiej oczywiście, sensownie i najskuteczniej jest doprowadzić do tego, żeby one były razem i żeby pozwolić im odchować młode, bo to jest naturalny instynkt, prokreacja to jest naturalny instynkt dla każdego zwierzęcia do przedłużenia życia gatunku, więc jeśli on nie może spełnić tej czynności, to jest po prostu nieszczęśliwy i dalej jest zestresowany. I adekwatnie do hodowców, którzy lecą gniazdówką i w drugą stronę, tutaj należy przestać ciągnąć, nie pozwolić już po prostu odchowywać młodych po to, żeby te gołąbki mogły odpocząć, ale ja byłabym za tym, takie jest moje zdanie, że nie należy ich rozłączać, ponieważ to też jest wynikiem stresu i co nie pomoże nam obniżyć tego poziomu kortykosteronu. No i tak pokrótce to by było na tyle. Jeśli dotarliście do tego momentu, to bardzo Was proszę o lajka i subskrypcję, żebym się mogła uśmiechnąć, że coś to przyniosło komuś jakąś korzyść, bądź kogoś zainteresował. Naprawdę samo badanie jest bardzo interesujące, przeczytajcie, ma ono pewne wedle mnie wady, ale jest też dużo pożytecznych rzeczy, no ale to i było bardzo, i efekt tego, mnie najbardziej zaskoczył po prostu efekt tego 30-dniowego utrzymywania się tego wysokiego poziomu kortykosteronu. Przypuszczałam, że być tak może, ale to potwierdziło moje przypuszczenie, więc działajmy na pożytek naszych gołębi i starajmy się jak najszybciej obniżyć ten poziom, żeby one mogły wrócić do stanu spoczynku i po prostu tą zimę spokojnie przeżyć i być gotowym do następnego sezonu. Serdecznie Was pozdrawiam, lajkujcie, subskrybujcie, wchodźcie na Pigeon Map. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot!